Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj porównanie Sony Xperia XZ2 Premium kontra Samsung Galaxy Note 9. Na pokładzie Note 9 Exynos 9810, 6 GB pamięci RAM. Na pokładzie Xperii Snapdragon 845, również 6 GB pamięci RAM. Sprawdźmy, jak oba smartfony działają, który jest szybszy, który szybciej odpala aplikacje, który lepiej pozostawia je w RAMie. To samo zróbmy w przypadku gier, więc lecimy. Fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci Wi-Fi. Działamy. Aplikacje Allegro. Dla Xperii. AliExpress. Tutaj dla Note'a. Ceneo. Xperia. Galerie. No tu Samsung, choć mało ma fotek. HBO Go. Xperia. Ipla. Również Xperia. Jakdojadę.pl. No tu może dla Samsunga bardziej. Mapy. Xperia. Idziemy dalej. Player.pl. Wygrywa. Xperia. Następnie OLX. Xperia. Pyszne.pl. Też Xperia. Pizza Portal. Xperia. Sklepy. Xperia. Spotify, również dla Xperii, TapTalk, tak samo Xperia, TripAdvisor, Xperia, Twitter, dla Xperii, Uber, Xperia, Wykop, tak samo i YouTube. Tak samo, no nie da się ukryć, Snapdragon 845 lepsza opcja niż Exynos 9810. U nas niestety ostatnie Samsungi od już dłuższego czasu mamy procesory Exynosa, czyli dostajemy tam zwany gorszy sort od Samsunga, co widać, gdyby ten sam telefon Note 9 miał Snapdragon 845, inaczej by to działało, ale niestety taka wersja na naszym rynku nie jest sprzedawana. Dobra, RAM 6 giga, który więcej rzeczy ma w ramie. Tu już widzimy na dzień dobry Allegro w ramie. AliExpress też w ramie, w Note, tutaj nie do końca. Ceneo tu w ramie, tu doczytuje. Galerie, no w obu przypadkach tak jakby z ramu. HBO Go w ramie, tu niestety nie. Ipla w pamięci, tutaj tak jakby też. Jak dojadę w ramie, tutaj też. Mapy, sorry, nie kliknąłem, ale w obu w ramie. Następnie mamy Player.pl. Pamięci RAM, tu jest zrestartowany w Xperii, OLX w ramie, tu doczytuje, niestety nie jest to z ramu, pyszne.pl, tu w ramie, a tu nie. Następnie Pizza Portal, w obu smartfonach w pamięci RAM, sklepy w obu w ramie, Spotify tu w ramie, tu doczytywane, TapTalk w ramie, tutaj tak jakby też, ale no trochę doczytuje, TripAdvisor w obu smartfonach w ramie, Twitter w obu w ramie, Uber tak samo, Wykop tak samo i YouTube tak samo. No więc w Note 9 tak jak już powinno, wszystko z RAMu. Xperii no nie do końca, więc no wygrana dla Note'a. Dobra, wyczyśćmy sobie pamięć, przejdźmy do gier. Oczywiście tutaj ten game launcher standardowo w domyślnych ustawieniach, więc nic tu nie grzebałem. Lecimy, odpalamy gry. Asphalt 9. Czy Note, czy Xperia? Na razie widać chyba, że Xperia, ale zaraz się okaże. A jednak Note. Dobra, idziemy dalej. Asphalt 8. Czyli 8 część tej gry. Czy będzie dla Xperii, czy będzie dla Note'a? Czekamy. Na razie 1-0 dla Note'a 9. No, tu powiedział, że mgnienie oka. Praktycznie remis, choć minimalnie szybciej mignęło to na Xperii, więc prawie że błąd pomiaru, ale 1-1. Temple Run 2. O, w Note config ściąga, to jeszcze raz zamkniemy tą gierkę. Robimy to tak.
i wracamy do Temple Run 2. Ale tu szybsza Xperia. Co już widzimy? Czyli na razie 2-1 dla Xperii. I jedziemy dalej. Dalej mamy Subway Surfers. Jeden dla Xperii. To już widzimy, że wygrała znowu Xperia. Następnie Dead Trigger 2. 4-1 dla Xperii. Asphalt Extreme. 5-1 dla Xperii. No w grach Xperia szybsza. Ale to potwierdza moje słowa wcześniejsze odnośnie procesorów. Snapdragon 845 zdecydowanie lepszy niż Exynos 9810. Teraz Unkilled. I w Unkilled znowu Xperia. No, lekki pogrom dla Note'a. Znaczy, jest szybki. No, ale w takim kwestii najszybszego, no to niestety nie w tym temacie. I PUBG. No czekamy i na razie Xperia szybciej. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale myślę, że raczej tylko i wyłącznie w jedną stronę. Tą lewą, jak widzimy. Czyli pewnie Xperia również tu wygra. Dokładnie tak. No i nie da się ukryć. Snapdragon 845 lepszy. Lepszy zdecydowanie. Chociaż nie jest Note wolnym telefonem, ale w takim 1-1 zestawieniu, no przegrywa. Jeszcze sprawdźmy RAM. Asphalt 9 w obu smartfonach w ramie. Następnie Asphalt 8 również w ramie. Idziemy dalej. Temple Run 2. Tu już restart w Note'cie. Oj, nieładnie. Następnie Subway Surfers w obu smartfonach w ramie. Dead Trigger 2 też w ramie. Dobra, idziemy dalej. Asphalt Extreme. Druga gra ubita w Note'cie. No i źle. Oba smartfony mają tyle samo RAMu, 6 giga. Jeżeli chodzi o Unkilled w ramie. I PUBG też w ramie. No w grach ewidentnie również Xperia wygrała, więc jeżeli chodzi o taką czystą prędkość, szybkość działania, wygodę, pozostawanie i działanie RAMu, no to tutaj lepsza jest Xperia XZ2 Premium niż Samsung Galaxy Note 9. Oczywiście są inne jeszcze kwestie, ale tu porównywaliśmy tylko i wyłącznie prędkość, zarządzanie RAM-em, więc tu zwycięża Xperia XZ2 Premium. Oczywiście odnośnie jednego i drugiego smartfona macie całe playlisty, możecie sobie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. Na dole macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Oczywiście łapka w górę, dzwonek, komentarz, subskrypcja zawsze się przydaje, więc oczywiście do tego zapraszam. No i cóż, tyle. Wygrana Xperia Note troszkę gorzej. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej. What?